Dzień dobry, cześć i czołem. Postanowiłem opowiedzieć wam parę słów z moich przeżyć z ostatniej, no ostatnia na pewno nie, ale z minionej dopiero co edycji nowej jakości rozrywki Obóz Nowoczesnych w Wodzireju, część trzecia. To już było, dobrze policzyłem, sprawdziłem, brakło mi palców, 15 spotkanie, na którym uczyliśmy się, jak rozkręcać imprezy. I tu ciekawostka dla tych niewtajemniczonych, że każde spotkanie jest inne. To nie jest tak, że od pierwszej edycji jedziemy ten sam program, ten sam materiał, te same zabawy i tak klepiemy kropka w kropkę. Nie, przez te 8 lat każda edycja była inna. Okej, pewne rzeczy się powtarzały, pewne rzeczy były podobne, inspirowane, do niektórych na życzenie wracaliśmy. Ale generalnie założenie jest takie, że są nowi prelegenci, nowi wykładowcy, animacje, zabawy, konkursy, quizy i tego oczywiście tym razem nie zabrakło. Razem z Arturem przygotowaliśmy, właściwie Artur przygotował gry ekranowe, których jeszcze nie widzieliście, konkursy, zabawy i nie tylko takie super wypasione na przepiękne wesela, ale także i takie, które spokojnie spiszą się na niezbyt wymagającej 18. W końcu różne imprezy musimy prowadzić. Ja odświeżyłem wiele animacji, które uważam, że warto powtórzyć, warto do nich wrócić oraz zaproponowałem też kilka ciekawych nowości. Nie byliśmy na szczęście sami, bo niektórzy uczestnicy też coś od siebie dodali do tego wspólnego worka. A propos dodawania, to też serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli czynny udział w szkoleniach, tym, którzy przyjeżdżają od bardzo, bardzo wielu lat. Dzięki Szapoba za wkład w dyskusję, w zabawę, w animację, za to, że wspólnie z nami sprawiacie, że te warsztaty są niezapomnianym przeżyciem. Dzięki bardzo. I takie małe sprostowanie, bo sam się zdziwiłem, kiedy na pytanie, kto jest z nami po raz pierwszy, aż tyle osób podniosło ręce w górę. Pewnie przyznacie, że było widać moje małe zaszokowanie, ci, którzy byli na miejscu, ale nie dziwcie się, przyzwyczaiłem się, że mało mamy nowych nazwisk, że ciągle spotykamy się z tymi samymi ludźmi i widziałem wśród tych, którzy byli pierwszy raz, wiele osób, które siedziało i nie za bardzo ogarniało, jak to aktywnie prowadzić imprezę, jak to wyskoczyć z mikrofonem, animować, gdzieś biegać, coś robić i sami nawet bali się wziąć w tym udział. Słuchajcie, też powtarzam, wy macie tych ludzi bawić, zabawić, rozkręcić. I tu musi być energia. Tu nie da się tego zrobić stojąc za konsolą. Nie jesteście Tiesto, Jamesem Hype'em, którzy mają przed sobą 100-tysięczny tłum i po prostu co tylko pykną, to ludzie łykają. Niestety nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w takiej sytuacji. Prowadzimy imprezy dla bardzo zróżnicowanych grup wiekowych i musimy się liczyć z tym, że poprzeczka jest znacznie wyżej i znacznie, znacznie trudniej osiągnąć fajny efekt. Także życzę wam takiego pozytywnego zaszczyku w tyłek, żeby to, co było, was zainspirowało, żeby te warsztaty pokazały wam, że można to zrobić inaczej. Być może nie na warsztatach, być może nie na pierwszej, drugiej imprezie, ale życzę, żebyście spróbowali gdzieś wyskoczyć przed szereg, spróbować wykorzystać te triki. I może jeden, może drugi, może któryś u was zadziała. Bo to, że było 15 różnego typu animacji, to nie znaczy, że macie 15 dodać do swojej walizki. Być może jedna was zainspiruje, być może jedna wam się spodoba. I to będzie ta jedna, która akurat odmieni wasze imprezy, spowoduje, że staniecie się troszkę lepsi, troszkę bardziej zauważalni, opisze wasz charakter, doda takiego pazura waszym imprezom i dzięki temu podniesiecie
troszeczkę jakość oferowanych przez siebie usług. A jakość usług oferowanych przez nową jakość rozrywki na obozie nowoczesnych Wodzi Rejów, część trzecia, na pewno podnieśli prelegenci. Tu bardzo warto wspomnieć, może rzućmy młodych na pożarcie, najmłodszy prelegent w historii nowej jakości rozrywki, jeśli nie w ogóle szkoleń dla DJ-ów, czyli Wulkan Energii alias Gibbon. Tak. Daliśmy chłopakowi szansę, żeby przedstawił siebie, ponieważ jest bardzo oryginalny, bardzo odmienny od tego styl prowadzenia, od mojego stylu 40-latka, który się stara, styl 20-parolatka, który no, daje radę. Naprawdę skacze, lata, szaleje, robi jakieś tam dziwne ruchy. Może ja bym z tym dziwnie wyglądał, ale zainspirować na pewno się zainspirowałem. No, kolejni uczestnicy, którzy stanęli przy mikrofonie, to grupa Party Time, czyli ekipa, która zainspirowała się, sami tak twierdzą, na nowej jakości rozrywki, bodajże na drugich warsztatach. I już drugi raz do nas wracają jako prelegenci, jako osoby, które przez te lata na tyle się rozwinęli, że już przyjeżdżają jako prowadzący. Także dzięki i wiem, że na tej publiczności siedzi dużo więcej osób, które mogłyby złapać za mikrofon i samodzielnie poprowadzić doskonale jakiś temat. Zapraszamy do współpracy, wiecie gdzie nas szukać, wiecie jak się skontaktować, więc dajcie nam znać, że chcielibyście poczuć się w takiej roli, sprawdzić się jako prelegent, choć powiem wam, że nie jest łatwo być DJ-em i przemawiać dla prawie setki DJ-ów, którzy znają się na tej robocie i potrafią każdy tam najmniejszy detalik wytknąć, wynaleźć gdzieś jakiś malutki błąd w sztuce. No ale trudno, ktoś to musi robić. Następna rzecz to kolejny prowadzący, a o czym oczywiście Party Time mówili, oczywiście o mikrofonie, pracy z mikrofonem i w sumie bardzo, bardzo dużo więcej ciekawych tematów. Świetny radiowy głos, wiedza, po prostu warto być z nami. Następny to Mateusz Garus, który troszeczkę nas rozbawił, przemęczył kilkoma animacjami. Opowiedział o tym, jak on pracuje, bo pracuje nie tylko jako DJ Wodzirej, ale także pracuje jako Wodzirej z zespołami muzycznymi, co jest o dziwo bardzo rzadkim przypadkiem. Zespół gra swoje, a on bawi ludzi, prowadzi konkursy, organizuje zabawę. Także świetne takie połączenie, które mi nie bardzo wychodziło i bardzo od niego stroniłem. Mateusz dobrze się w tym czuje, dzielił się jak to wygląda oraz wspomniał troszeczkę o tym, jak poszukuje klientów, w jaki sposób się reklamuje, więc kolejny dobry pomysł na to, jak rozwijać swój biznes. No i taka gwiazda, duża gwiazda na naszym wydarzeniu, która się pojawiła, to oczywiście DJ Dziekan, któremu serdecznie dziękujemy za to, że był z nami aż tyle. Dogadaliśmy się na półtorej godzinki, powiedzmy, takiego pogrania, poopowiadania. Wyszło z tego dobre 5 godzin. Generalnie straciliśmy imprezę integracyjną, pracę w grupach, jakieś wieczorne tematy. Zamiast tego wyszła nam po prostu gruba biba, więc dziękujemy. No, to było niezłe. Jedyny DJ bez konsoli, jedyny DJ, który gra na klawiszach i robi to fenomenalnie. Zabawił nas różnymi połączeniami, opowiedział o swojej historii od wesel przez kluby i planach na przyszłość i generalnie okazał się być fantastycznym człowiekiem, takim po prostu do serca przyłóż. PS, Marcin, jeśli to oglądasz, chyba mam twój kabel. Kiedyś w przyszłości będzie okazja, oddam. Obiecuję.
Dobrze, następna rzecz to wisienka na torcie, czyli na finał warsztatów zorganizowaliśmy, bo już nie tylko ja i Artur, ale także jeszcze dwie osoby, trzy osoby właściwie, które mega dużo pomogły. Zorganizowaliśmy wielkie odsłuchy, wielkie testy 11 zestawów kolumn, także świetna sprawa. Wykłady, które odbyły się wcześniej, dziękujemy bardzo Łukaszowi z Tukan Audio, który powiedział nam, jak mamy tych wykładów słuchać. Bez tych 20 minut wstępu, bez tego wykładu opowiadających o tym, w jaki sposób powinniśmy do tego podejść. Czego szukać w brzmieniu, jak działa nasz słuch i dlaczego na takim poziomie powinniśmy to sprawdzać, a nie na innym. Rewelacja. Po prostu przedstawienie założeń plus ten wykład to było coś niesamowitego. Mimo że Łukasz od 7 lat przyjeżdża do nas na szkolenia, opowiada o mikserach cyfrowych, o akustyce, tutaj poznaliśmy go w zupełnie innej roli, ale spisał się tak, że czapki z głów. No i dodatkowo Arkadiusz aka Głowa z Głową, aka DJ Ark, Arkadiusz Augustyniak, chyba by się w jednej linijce nie zmieściło zapisać, jako główny winowajca tego całego testu, miłośnik testowania oświetlenia, miłośnik testowania nagłośnienia i razem z Tukanem wzięli się do badania, testowania i przeglądania ankiet z waszymi odpowiedziami, ocenami, które kolumny jak zabrzmiały. Pełen opis tego wydarzenia, wyniki, plany, specyfikacje parametrów porównawczych, wszystko znajdziecie na naszych social mediach, zarówno na Nowej Jakości Rozrywki na Facebooku, jak i Głowa z Głową też na Facebooku, więc zapraszam do lektury, bo naprawdę jest co poczytać, jest co sprawdzić, a lepszych testów porównawczych nie słyszałem nigdy i podejrzewam, że długo, długo nie usłyszę, bo wymagało to naprawdę dużo pracy i zgromadzenia ogromnej ilości sprzętu, z czego część zorganizował Arek, część uczestnicy, a bardzo dużą część przywiózł ze sobą Michał Michalski z Show DMX, któremu też serdecznie dziękuję za to, że pojawił się, za to, że umożliwił nam przetestowanie aż tylu głośników, nie wpychając się przed szereg, tylko po prostu dając wykazać się akustyką na neutralnych wodach, gdzie żaden sprzedawca, żaden dealer nie grzebał przy sprzęcie, niczego nie poprawiał, tylko wszystko grało tak, jak fabryka kazała. Wszystkie na tej samej głośności, w tym samym pomieszczeniu, bez żadnych poprawek, żeby można było w jakiś normalny sposób to ocenić. Tyle, aż tyle na tej edycji warsztatów. Naprawdę było grubo. Zapraszam serdecznie na kolejne warsztaty Nowej Jakości Rozrywki, które odbędą się w październiku, na koniec października tego roku najprawdopodobniej. I będzie jeszcze ciekawiej, jeszcze grubiej i na pewno będą zupełnie inne tematy, bo w ten sposób działamy. Nie powielamy schematu, nie trzepiemy na tym kasy, na tych szkoleniach. Może coś tam po szkoleniach zostaje, ale nie robimy tego dla hajsu, żeby jeden program sprzedawać po 10 razy. Wszystko, co wydarzyło się na tej edycji, zostaje dla uczestników tej edycji. Filmy, nagrania, zdjęcia. Byłeś, dostaniesz. Nie byłeś, nie dostaniesz. Na następnej edycji spotkamy się z zupełnie innymi osobami, z zupełnie innymi prowadzącymi i innymi pomysłami, które będą nas inspirować na rok 25. A na razie na 24. Naprawdę nie brakuje mi świeżych pomysłów i biorę się do takiej finalizacji programu weselnego na 2024 rok, w którym to wszystko, co uważam, że warto, będzie uwzględnione. Dzięki bardzo, do zobaczenia.